Talent czy ciężka praca? Co bardziej się opłaca? Dzień dobry, wieczór, cześć. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Wczoraj z aktora. Z tej strony Dagny Mikoś. Zanim przejdziemy do meritum, subskrybuj mój kanał. Dziś porozmawiamy sobie o różnicach pomiędzy talentem a predyspozycjami, a także o tym, czy pewne zdolności można po prostu wypracować. Wow! Jak czytamy w słowniku wyrazów obcych PWN, talent to wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie albo człowiek obdarzony zdolnością twórczą. Pamiętam bardzo dobrze swoje egzaminy wstępne na wydziały aktorskie. Tam nigdy nie pojawiało się słowo talent. Bardziej egzaminatorzy zwracali uwagę na predyspozycje kandydatów do zawodu aktora, aniżeli podkreślali to, czy ktoś jest wybitny, utalentowany, czy nie. Pamiętam jeszcze jedną historię. Jeden z moich profesorów opowiadał o wybitnym aktorze Tadeuszu Łomnickim, który według niego talentu nie miał, ponieważ Łomnicki cały czas pracował. No bo pewnie gdyby miał prawdziwy talent, to nie musiałby wkładać w to tyle wysiłku. Ja również po kilkunastu latach pracy w tym zawodzie zastanawiam się, na ile kariera moja czy innych osób pracujących w środowisku artystycznym opiera się na talencie, a ile jest w tym wysiłku i ciężkiej pracy. Jeden z bardzo cenionych reżyserów w Polsce powiedział kiedyś w trakcie prób takie zdanie, motywując nas do aktorskiej pracy, abyśmy swoje role, swoje zadania budowali tak, żeby trudno nas było zastąpić. I rzeczywiście, coś w tym jest. Bardzo często porównujemy się jako ludzie i oczywiście jako artyści do efektu końcowego czyjejś pracy. Stop. Ale nie zdajemy sobie sprawy z całego procesu, który musiał nastąpić, aby ten efekt końcowy mógł zajaśnić w pełnym blasku. Niektórzy budują swoje role krok po kroczku. Z kolei u innych możemy zaobserwować prawdziwy gejzer geniuszy, ale dopiero na próbach generalnych. I to wcale nie oznacza, że te osoby przez cały okres pracy nad rolą ciężko nie pracowały. Jednego jestem pewna. Zawodowca i profesjonalistę od naturszczyka różni właśnie praca. Wow. Była kiedyś taka piękna, inspirująca rozmowa pomiędzy Tadeuszem Konwickim a Gustawem Holoubkiem. Może podlinkuję ją tutaj w opisie tego filmu. W której Gustaw Holoubek opowiadał o tym, że dla niego najwyższą miarą aktorstwa jest kreacja. Czyli to, że postaci, które gramy, są jak najbardziej odmienne od nas samych. Myślę, że tego osoby, które aktorstwem zawodowo się nie zajmują, nie mają. I to jest właśnie to cenne doświadczenie łączone z pracą. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Napisz koniecznie w komentarzu. Czekam na Wasze lajki, subskrypcje oraz wiadomości prywatne. A my widzimy się w kolejnym odcinku Wczoraj z aktora. Cześć!